Witajcie kochani, po krótkiej przerwie. No przerwa się troszeczkę wydłużyła, ale w czasie przerwy wpadło połączenie od pani, która nie chciała po prostu, żeby rozmawiać ze mną na wizji. No oczywiście ma takie prawo taka pani, no więc no, musiałem tutaj postawić karty i dlatego przepraszam, że troszeczkę wydłużyłem przerwę. Proszę państwa, nazywam się Criso, zajmuję się przede wszystkim tarotem i ten tarot dzisiaj jest ze mną w liczbie 3 sztuk. Talię prezentowałem w pierwszej części programu, więc już teraz, żeby nie przedłużać, nie będę tego robił. Ale pamiętajcie, że są ze mną także runy. Runy, którymi mogę was doenergetyzować energetycznie w takiej sferze życia, w takiej dziedzinie życia, na której by wam najbardziej zależało. Dlatego już teraz was zapraszam, jeżeli chcecie się troszeczkę doenergetyzować, no to zdecydujcie się na skrypt runiczny. Proszę państwa, zanim jednak tutaj przejdę do odpowiedzi na SMS-y, bo wiem, że te SMS-y są i moją ambicją jest dzisiaj odpowiedzieć na nie, to chciałbym w tym specjalnym wydaniu dzisiejszym, no bo jednak jakby nie patrzeć, proszę państwa, mamy troszeczkę specjalne wydanie, z tego względu, że dzisiaj 1/3 tego maratonu z Chrisem, tak? Chcę wam przedstawić kontynuację tematu bogactwa, czyli jak zatrzymać przy sobie bogactwo, jak to bogactwo przy sobie mieć. No bo cóż to by był za program magicznego Chrisa, gdyby wam Chrisa magicznych tajników nie zdradził. Tak sobie w czasie przerwy pomyślałem. I proszę państwa, można użyć prostej magii, aby zwiększyć swój finansowy sukces i to jest tak zwany rytuał szczęśliwa siódemka na kasę. Świetna sprawa, proszę państwa, tutaj mamy krótką informację, już do niej przechodzę. Już do niej przechodzę i dobrze. I proszę państwa, jeżeli chodzi o ten rytuał szczęśliwa siódemka na kasę, na początek co należy zrobić? Należy przygotować monety, to jest ważne, monety w 7 dowolnych nominałach, tak? Czyli to może być 20 groszy, to może być złotówka, to może być 5 zł. Jak uważacie? Po prostu 7 dowolnych nominałów. Jak wam intuicja podpowiada? I proszę państwa, co jest bardzo ważne? Na wykonywanie tego rytuału wykorzystujemy czwartek. Czwartek, czyli dzień Jowisza. I w tym dniu Jowisza, czyli można to było zrobić wczoraj, tak? Ale możemy to też zrobić w przyszły czwartek. Należy wrzucić te 7 monet do małego worka wykonanego z kwadratowego lub okrągłego kawałka zielonej tkaniny. To jest też bardzo ważne, żeby ten woreczek był w kolorze zielonym. No i należy go związać złotą wstążeczką, proszę państwa. Skropić odrobiną olejku lawendowego, albo można też wsadzić do środka suszone ziele lawendy. To też tak można, czyli albo ten olejek, albo możecie to ziele lawendy tam włożyć do tego woreczka. I proszę państwa, wszystko, co ma swój początek w czwartek, będzie się rosnąć i rozwijać. Tak, będzie rosnąć i rozwijać się, tak? I aby dokończyć zaklęcie, proszę państwa, czyli tak, mamy już ten woreczek, tak? Zielony woreczek przewiązany złotą wstążeczką, tam jest 7 monet, tak? I teraz zapalamy złotą świecę, kładziemy obok niej ten woreczek i przez dłuższą chwilę wyobrażamy sobie, jak ta nasza sytuacja finansowa się poprawia. Możemy także na głos powiedzieć samodzielnie ułożone zaklęcie, proszę państwa, w którym prosimy Jowisza o pomoc, czyli tego patrona czwartku, dlatego dobrze to zrobić w czwartek. Nie należy być jednak chciwym, zastanowić się trzeba, czy nie prosimy o zbyt wiele, proszę państwa, no bo okazuje się, że jednak Jowisz, który jest znany z mitologii rzymskiej, nie lubi osób pysznych, małostkowych, ich życzeń nie spełnia. Więc do Jowisza, do tego Boga, tak, możemy faktycznie zwrócić się o pomoc, ale w sprawach takich właśnie faktycznie nam potrzebnych, tak, żeby to nie były jakieś prośby o złote góry i tak dalej. No i teraz mieliśmy tą świecę zapaloną, wyobrażaliśmy sobie, patrząc na woreczek, że nasza sytuacja się poprawia. Gasimy świecę, proszę państwa, i przez następne 7 dni nosimy przy sobie ten woreczek z monetami, tak? Nie korzystamy z tych monet, tak? Także no lepiej tam nie wkładać 7-5 złotówek, no bo wtedy zamrozimy 35 zł, tak? No cóż, no ale można też, wtedy się trochę zaoszczędzi z drugiej strony. W każdym razie mamy ten woreczek zawiązany i nosimy go gdzieś tam w torebce przy sobie, czy w torbie, w plecaku, natomiast absolutnie nie wolno z tych monet korzystać w czasie tego tygodnia. Każdego wieczoru możemy tą świecę, która była wykorzystywana do rytuału, na chwileczkę zapalić do momentu, aż się cała wypali. I ostatniego dnia, w kolejny czwartek, proszę państwa, bierzemy woreczek ze szczęśliwą siódemką, już go nosiliśmy przy sobie przez cały tydzień, bierzemy go teraz z tej torby, czy z tego plecaka i chowamy w lewym górnym rogu mieszkania. Co to znaczy w lewym górnym rogu mieszkania? Już wam pokażę. To jest strefa dobrobytu. Ja już to pokazywałem przy naszym ostatnim spotkaniu. Tutaj. Tu mamy strefę dobrobytu. Jeżeli tu mamy wejście do mieszkania, proszę państwa, to lewy górny róg to jest strefa dobrobytu, strefa bogactwa. I w tę strefę bogactwa, proszę państwa, chowamy właśnie ten woreczek. I tam ten woreczek niech po prostu jest. Rozumiecie?
I po prostu właśnie z tych pieniędzy, które wykorzystujemy do tego rytuału, no nie korzystamy, bo one powinny być właśnie jako takie remedium, które przyciągnie nam bogactwo. To jest właśnie taki rytuał, który możecie sobie wykonać. I jeszcze przedstawię Wam takich króciutkich pięć afirmacji na przyciąganie bogactwa. Zakończymy wówczas ten temat. Proszę Państwa, na początku warto je sobie gdzieś tam zapisać na kartce. Ja je po prostu odczytam na powtórce. Jeżeli nie zdążycie teraz, możecie sobie obejrzeć ponownie ten program i wtedy zapisać te afirmacje. I warto je sobie po prostu od czasu do czasu przeczytać, przemyśleć i uwierzyć w nie, bo to jest bardzo ważne. To jest klucz do tego, żeby afirmacje działały. Pierwsza. Jak magnes przyciągam do siebie pieniądze, bogactwo i pomyślność. Druga. Żyję w bogactwie i obfitości, odnosząc coraz większe sukcesy. Trzecia. Każdego dnia staję się coraz bogatszy pod względem duchowym, umysłowym i materialnym. Czwarta. Mam prawo być bogaty i cieszyć się życiem. I piąta afirmacja. Zarabiam tyle, że czuję się zaspokojony i spełniony finansowo. Nawet jeśli, proszę Państwa, z którąś z tych wypowiedzi się nie możemy w 100% zgodzić, to właśnie kluczem afirmacji jest uwierzenie w to, co nawet w tej chwili nie ma miejsca, tak? Uwierzenie w coś, na czym nam zależy. To jest bardzo, bardzo ważne. Bo chodzi o to, żeby po prostu ona wniknęła, ta afirmacja, do podświadomości, proszę Państwa, tak jeszcze tłumacząc to, i ona wtedy zmienia nasze życie. Ale warunkiem jest uwierzenie w to, co się mówi. Tyle o temacie bogactwa, proszę Państwa. Zaczęliśmy go w zeszłym programie, skończyliśmy w tym programie. Cieszę się, że ten temat mamy zakończony. Następne nasze tematy, które będziemy poruszać, to rytuał na pobudzenie pewności siebie, a także psychologia krwi. Zobaczymy jeszcze kiedy, jaki temat, czy jutro, czy dzisiaj, ale dzisiaj się już biorę ostro do pracy, bo wiem, że czekacie. Dlatego ja też już nie będę próżnował, nie będę tutaj przedłużał. Tylko, że tak jak mówię, dopisek wizji jest obligatoryjny i jedziemy. Wizja anonim Iza. Już znam datę urodzenia Marcina. Hurra! Już mamy datę Marcina. Dobrze, już popatrzymy na jego numerologię. Czy jak i jak wasze charaktery współgrają? Dobrze, pani Izuniu, już popatrzymy, bo tutaj mamy już Marcina datę. Mamy datę pani Izy i momencik. 12, 13. On jest czwórką, czyli to jest czwórka, proszę Państwa, numerologiczna, to jest zawsze osoba, która kocha pod warunkiem. Wiem, że to jest bardzo smutne to, co mówię, ale to jest na zasadzie takiej, że jeżeli ty to, to ja tamto. Jeżeli ty się zgodzisz na coś, to ja wtedy pozwolę na co innego, tak? Czyli to jest taka wibracja na zasadzie właśnie coś za coś troszeczkę. Tak to jest z tą czwórką. Co jeszcze o czwórce? Uparta, taka, która zawsze ma swoje zdanie, wie co powiedzieć, kieruje się bardzo taką swoją pozycją i siłą swojego charakteru. Natomiast pani Iza. Momencik, pani Izo, pani jest. Dobra. Bo to jest anonim, także nie mogę przeczytać. Aha, dobra, momencik jeszcze, pani Izo. No, pani ma trójkę. Czy związek jedynkowy, czyli związek karmiczny, związek trudny jest między wami. I to jest niestety trudne połączenie. Co to znaczy? To znaczy, że proszę państwa, jeżeli jesteśmy w związku karmicznym, to polega na tym, że niestety mamy rozstania i powroty do siebie i od siebie rozstania, tak? Jakieś tam chwile odpoczynku w relacjach się zdarzają, ciche dni i tak dalej. To jest bardzo typowe dla relacji karmicznej. Natomiast jeżeli chodzi o to, czy wy do siebie pasujecie pod względem numerologii, uważam, że tak, ale po pokonaniu tych przeszkód związanych właśnie z tą karmą, która nad wami ciąży. Wyście się po prostu musieli spotkać w tym życiu. To, że spotkaliście się państwo, nie jest absolutnie przypadkowe. Tak miało być, to było wam pisane. No i teraz cóż, i teraz trzeba to jakoś ugryźć, tak? Oby to ugryźć w sposób pozytywny i za to trzymam kciuki. Pozdrawiam serdecznie, dziękuję za to pytanie. Już patrzymy dalej, proszę Państwa, runda błyskawiczna. Teraz ogłaszamy ją, ponieważ jest dużo SMS-ów, ale ja czekam na kolejne. Anonim pyta pani Kasia, czy dojdzie do spotkania z Tomkiem i jak rozwinie się nasza relacja? Co on myśli o mnie, jaki jest? Dobrze. To tak zapytam z koła roku. Czy dojdzie do spotkania z Tomkiem? Nie czytam nic więcej, pani Kasiu. Jak rozwinie się wasza relacja? Co on myśli i jaki jest? Dobrze. Czy dojdzie z nim do spotkania? Tak.
Tak, zaraz zapytamy kiedy, ale do spotkania dojdzie. Jak rozwinie się? Będzie się rozwijała chaotycznie, pani Kasiu. Będzie się rozwijała tak troszeczkę na zasadzie, że będzie lepiej, 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 nagle stop. Tak to mi karty pokazują, ale generalnie mamy perspektywę gwiazdy. A gwiazda w tarocie to jest zawsze karta, która obiecuje wiele, ale obiecuje z perspektywą. Generalnie perspektywy są obiecujące, więc tutaj bym się nie spodziewał jakichś złych, smutnych kolei losu. Co on myśli o mnie, jaki jest? Zaraz dopytam, kiedy to spotkanie, bo to spotkanie będzie. Myśli pani, że pani jest bardzo inteligentną osobą. Jest to optymista, generalnie ten Tomek, i taki jest. Bardzo powiem pani pewny siebie. To znaczy lubi też siebie stawiać w dobrym świetle. Bardzo dużo lubi o sobie gadać, a mało robić. Niestety, to jest jego taka wada. I jest troszeczkę lekkomyślny. Ale generalnie jest to mężczyzna, który ma fajne poczucie humoru, tak z drugiej strony. Także to też jest na pewno plus. Kiedy dochodzi do spotkania? Już pani odpowiadam na to pytanie. W ciągu miesiąca od teraz. To się pokazuje, powiem pani szczerze, tak. Jakaś tak połowa września mi się to pokazuje. Mi się już to zaznacza, powiem pani, bardziej przy zodiakalnej wadze. Powiem pani szczerze, a zodiakalna waga wejdzie nam po 20 września, tam 21, tak? Mniej więcej wtedy ja już widzę te spotkania takie, że faktycznie będą trwały. Wcześniej może dojść, ale bardzo do przelotnego spotkania i jakiegoś takiego przypadkowego. Rozwój relacji bardziej się zapisuje wam na okres jesienny, pani Kasiu. Natomiast relacja ma dobre perspektywy, ale tak jak mówię, będzie to przebiegało póki co chaotycznie, bez jakiegoś pośpiechu, tak? Na ten moment. Także też proszę w ten sposób do tego podchodzić. Pozdrawiam serdecznie, dziękuję za to pytanie. Patrzymy na kolejny. Pani Agnieszka, jakie plany, zamiary ma wobec mnie pan K, urodzony w styczniu? Co nas razem czeka do końca miesiąca i jak spędzimy ten weekend? Dobrze. Pani Agnieszko, już tutaj popatrzymy na was. Jakie tutaj plany, zamiary? Ja już tutaj byłem. O, już kojarzę, bo myśmy już rozmawiali, także nie będę już podliczał numerologicznie, tylko sobie zapisuję te daty, żeby je tak wyczuć. I patrzymy w takim razie teraz, pani Agnieszko, jakie plany, jakie zamiary ma wobec pani ten mężczyzna, którego tutaj pani podaje, co was razem czeka do końca miesiąca i jak spędzicie ten weekend? Jakie plany, zamiary ma mężczyzna, co was czeka do końca miesiąca i jak spędzicie weekend, który się zaczynał? Nie do końca wie, czego chce, nie do końca jest zdecydowany, ale plany, zamiary generalnie, bo tutaj tak, co was razem czeka do końca miesiąca? Do końca miesiąca po pani myśli coś pójdzie, pani Agnieszko. Będzie pani coś od niego wymagała i będzie to spełnione w drugiej połowie miesiąca, tak. Jakiś też czeka was taki krótki wyjazd, ale to może być nawet jednodniowy, gdzieś albo nad wodę, albo na basen, tak się mi to pokazuje. Gdzieś miejsce, gdzie jest woda, staw, jezioro, jakieś tego typu rzeka, być może, a być może basen. Zbiornik wodny w każdym razie. To was czeka do końca miesiąca. Miły wyjazd i też stawianie na pani, tak? Będzie pani tutaj troszeczkę grała pierwsze skrzypce, ale to w drugiej połowie miesiąca. Natomiast jak spędzicie ten weekend? Pozytywnie. Wydaje mi się, że gdzieś tam się wybierzecie na jakieś zakupy. Tak? Pojedziecie gdzieś. Oczywiście, że na zakupy. I tak poza tym, tak. I tak poza tym gdzieś jeszcze będziecie tak mieli taki kontakt, taki właśnie face to face, czyli na zasadzie właśnie spotkania na żywo. To na pewno się w kartach zaznacza. Nie ma jakiegoś kontaktu przez telefon, nie ma jakiegoś kontaktu przez maila. Jest to spotkanie na żywo i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o ten miesiąc, tutaj tak jak mówię, coś będzie bardzo po pani myśli, będzie pani bardzo zadowolona. Jaki on jest, jakie ma plany, zamiary? Pozytywne, ale tutaj pani musi grać te pierwsze skrzypce, bo to jest taki mężczyzna, któremu czasami brakuje takiej siły wewnętrznej, żeby pewne rzeczy rozgrywać się samemu, powiem pani szczerze. On tak dużo nie planuje, jakoś tak go widzę. Natomiast jest dosyć taki, że nie do końca wie, czego chce chwilami. Czasem trzeba by było od niego wyegzekwować troszeczkę więcej zdecydowania. A wyegzekwować w ten sposób, że to pani może za niego podjąć decyzję. Bo to jest najprostszy sposób na poradzenie sobie z kimś, kto nie wie, czy iść w lewo, czy iść w prawo. Pozdrawiam panią serdecznie i dziękuję za to pytanie. Patrzymy, kochani, na kolejne SMS-y. Dobrze. Pani Magda, urodzona w 93 roku. Dziękuję bardzo za miłą wróżbę. 14 czerwca. Chciałabym się jeszcze dowiedzieć, czy tym młodszym mężczyzną może być Marcin 13 maja 89? Dobrze, zapytajmy. Wielki Arkana. To jest krótkie pytanie i konkretna odpowiedź. Czy tym młodszym mężczyzną może być ten Marcin, którego już pani zna? Już patrzymy.
Tak. Tak, pani Marto, to jest ta osoba. Dokładnie tak, karty potwierdziły. Jak najbardziej, chodzi o tą osobę. Będzie pani miała jak gdyby szansę na stworzenie z nim związku, z tym Marcinem, pani Magdo. W takim razie pozdrawiam serdecznie, dziękuję za pytanie. Tutaj pani Marta teraz. Dziękuję znów za odpowiedź. No cóż, to proszę mi teraz powiedzieć coś o moim życiu w przyszłości, czyli dzieci, życie zawodowe, pieniądze. Ojejku. Pani Marto, jak to mamy takie pytania ogólne robić? No, coś o pani życiu w przyszłości. Pani Marto, ja nie jestem encyklopedią. To, że ja wróżę z karty, ja nie powiem pani o pani przyszłości 10 lat do przodu, pani Marto, bo nie mamy takich... Ja w ogóle, no mógłbym, ale to by była bajka opowiedziana tutaj, wiecie. Jeszcze wieczorynki... Już za niedługo nie będzie wieczorynki na TVP1, z tego co wiem. Natomiast do wieczorynki jeszcze 13 minut. Ja, proszę państwa, nie mogę wam opowiadać bajek na zasadzie takiej, że po prostu z 10 lat do przodu wróżbę wam powiem coś o waszej przyszłości. No tak ogółem mogę sprawdzić, pani Marta, ale do takiej wróżby proszę mieć dystans, ponieważ, proszę państwa, jest sytuacja tej treści. Im bardziej jest konkretne pytanie do kart, tym jest konkretniejsza i bardziej wiarygodna wróżba. Natomiast w sytuacji, kiedy my się chcemy dowiedzieć coś o życiu w przyszłości, no to karty powiedzą nam coś, co może być istotnym szczegółem, albo wcale nie. I może to być coś, na co w ogóle nie zwrócimy uwagi. Natomiast pani tutaj doprecyzowuje, co prawda, czyli dzieci, życie zawodowe, pieniądze. No dobrze, zapytajmy tego ogółem. Pani Marto, nas sprawy związane z dziećmi... I życie zawodowe, jak się pani poukłada. Aczkolwiek szkoda, że to takie jest, wie pani. Dzieci pani będzie miała na pewno jedno. Ja widzę jedno dziecko u pani, pani Marto, w ciągu najbliższych 5 lat od teraz, pani Marto. Ja widzę u pani dziecko. Natomiast jeżeli chodzi o tutaj życie zawodowe i pieniądze, praca w kraju, to mogę pani tyle powiedzieć. Tutaj wyjazd pani nie grozi, albo nie sprzyja, może tak. Natomiast generalnie pani będzie miała męża dobrze sytuowanego, pani Marto. Dobrze, dobry mąż przy dobrej kasie, więc powiem pani szczerze, że tak średnio będzie pani musiała jakoś zabiegać bardzo o, wie pani, dobry byt swojej rodziny, ponieważ to mąż będzie głową finansową, rozumie pani. Natomiast... No, tutaj generalnie, jeżeli chodzi o tę pracę, będzie to praca z ludźmi. Będzie pani pracowała w takim miejscu dynamicznym, w miejscu, gdzie będą się ludzie zmieniać. Na zasadzie to może być, nie wiem, no kontakt z klientem bardzo często, tak? No bo klienci są różni i zmieniają się. Na pewno nie ma pani pracy na zasadzie zamknięta gdzieś tam w czterech ścianach, powiedzmy w laboratorium i gdzieś tam przy próbówkach pani coś tam bada. Nie, to jest taka praca bardziej na zasadzie wychodzenia do ludzi, bardziej na zasadzie kontaktu. Praca dość dobrze płatna, ale tak jak pani mówię, tutaj i tak większą rolę będzie odgrywał ten pani mężczyzna, bo on jest w królu denarów. Dziecko widzę przy pani na pewno jedno. Chociaż ja nie powinienem używać sformułowania na pewno, bo w polityce i w ezoteryce nie ma na pewno. Ale tak jak pani mówię, nie wiem czy dwa, czy dwoje dzieci, ale jedno widzę. I to jest tak do 5 lat od teraz, pani Marto. Pozdrawiam cię, podziękuję za tego SMS-a. Krótka informacja. Dobrze, już patrzymy. Czy dzisiaj będę dostępny na czacie? Będę dostępny na czacie, proszę państwa, dzisiaj wieczorem. Serdecznie zapraszam. Zależy, o której skończę program, tak? Bo tutaj zobaczymy, jak będzie z godziną zakończenia, ale po 21 na pewno będę na czacie. Także zapraszam. Dzisiaj można się ze mną kontaktować. Dzisiaj, proszę państwa, jestem w dobrym humorze z tego względu, że ja zawsze, no powiem wam jak jest, zawsze jaka jest sytuacja. Z reguły jak kończę programy tutaj z wami, no to mam niecałą godzinę do pociągu, tak? I muszę tutaj... Z Mokotowa, właściwie jestem, no jesteśmy tutaj, właściwie no ulicę macie podaną na stronie, więc to nie jest tajemnica, Aleja Wyścigowa, tak, tutaj się mieści nasze studio, muszę dojechać oczywiście na Dworzec Centralny i jadę do Katowic, tak, pociągiem. Jest to bardzo, powiem wam, męczące wówczas. Natomiast dzisiaj, jak wiecie, no jestem tutaj na weekend z wami, także i będę dzisiaj dla was dostępny wieczorem. Oczywiście już po programie, na czacie, dlatego zapraszam. Też wieczorem odpowiem na SMS-y bez dopiska wizja, tak? Bo to jest obligatoryjne, żeby ten dopisek wizja był zawarty. Patrzymy zatem na te SMS-y jeszcze tutaj na wizji z tym dopiskiem wizja, ale oczywiście cały czas czekam na wasze połączenia. 700-480-769. To jest numer do mojego studia. Dla widzów portalu Wróżby Online, widzowie portalu Arkana Magii też mogą dzwonić. Wszystkie numery są dostępne na pasku. Dobrze, pani Martyna tutaj pisała mi krótką informację, że chce wszystko na wizji, więc myślę, pani Martyno, że pani mnie ogląda. Kiedy pani założy rodzinę i z kim? Pani Martyno, na to pytanie już odpowiadałem. Pani Martyno... Nie mogę zadać dwa razy kartą, bo tutaj
Pani Martyno, kiedy będę z kimś w związku i kim on będzie, tak? A kiedy założę rodzinę? No dobrze. Właściwie no jest to troszeczkę inne pytanie, pani Martyno. Zgadzam się, bo kiedyś mnie pani pytała, kiedy będę z kimś w związku. Związek nie zawsze oznacza rodzina. No zgadzam się z panią. Dobrze, pani Martyno. Popatrzymy, kiedy? Ale kiedy to jest koło roku, więc nie te karty. Kiedy pani założy rodzinę? Pani Martyno, już popatrzę. Pani Martyna urodziła się 8 października 91. Kiedy ta pani Martyna z tego 8 października założy rodzinę? Pani Martyno, rodzina przy pani jest w perspektywie 5-6 lat od teraz, kiedy pani ma męża, tak? Na tej zasadzie tutaj karty pokazują 5 mniej więcej 6 lat od teraz. Z kim pani założy rodzinę, to już zapytam z tych kart. Kto to będzie? Imienia nie podam, nazwiska też nie podam. Numer telefonu też nie podam do tego mężczyzny. Podam do siebie. 700-480-769. Ale zobaczymy, co nam karty powiedzą o tym mężczyźnie, pani Martyno. Jaki to będzie ten mężczyzna? Już patrzymy. Mężczyzna po jakichś tam przejściach z przeszłości, powiem pani szczerze, skupiony na swojej osobowości, bardzo taki, powiem pani, introwertyczny, nie do końca czytelnie mówiący o uczuciach. Mężczyzna, który będzie panią darzył silnym uczuciem, to na pewno. Mężczyzna spod znaku lwa, pani Martyno. Tutaj bardzo czytelna odpowiedź od kart. Mężczyzna spod znaku lwa będzie pani mężem. I cóż, i mężczyzna tutaj taki, powiem pani, dosyć stabilny, jeżeli chodzi o życie zawodowe. Jakiś taki, tych facetów dzisiaj wam wróżę, drogie, kochane kobietki, strasznie kasiatych. Ale to dobrze. Natomiast cóż, natomiast, no będzie pani miała ten ślub. No, troszkę starszy jest od pani ten mężczyzna. Ale bardzo panią doceni, bardzo będzie panią doceniał i komplementował, bardzo taki fajny, taki ciepły, chociaż z początku będzie bardziej taki zamknięty w sobie, dopiero po pewnym czasie go pani będzie otwierała. Pozdrawiam panią serdecznie, pani Martyno, dziękuję za to pytanie, patrzymy na kolejne. Wizja. Mówił pan o ciężkich kartach w pracy. Opiekuję się starszymi ludźmi za granicą i we wrześniu jadę na nowe zlecenie. Czy wszystko będzie ok? Pyta pani Kasia. Dobrze, pani Kasiu, mamy już teraz konkretne pytanie. Tam, powiem pani, w tej wróżbie ogólnej wyszły mi właśnie jakieś takie trudy, znoje. Już pani powiem, bo pani tak chciała ogólny rozkład kart. Już zobaczymy, jak będzie z tym nowym zleceniem, jeżeli chodzi o tę opiekę nad starszymi ludźmi, tak? Oczywiście, pani Kasiu. Sprawdzamy. Jak to się tam pani poukłada? Czy nie wiem, czy pani nie będzie się jakimś mężczyzną opiekować? Takie to będzie nie za łatwe, powiem pani szczerze. Zaraz tutaj jeszcze pani doprecyzuje, o co tutaj chodzi w kartach. O. Będzie tak trochę, powiem pani, dużo obowiązków, takiego dużo wysiłku, powiem pani szczerze. Mężczyzna faktycznie będzie wymagał takiej opieki solidnej. Może to być trudniejsze niż to, co pani robiła wcześniej. Na takiej zasadzie tu karty pokazują, że będzie pani nawet czuła takie zrezygnowanie, taką frustrację tą pracą. Generalnie ostatecznie pani da radę, bo wbrew pozorom ja mam w kartach wisielca, w karcie wyniku. I dlaczego wbrew pozorom? Dlatego, że wisielec to generalnie nie jest pozytywna karta, jeżeli pytamy na przykład o uczucia. Natomiast jeżeli pytamy o pracę, to jest to karta, która mówi o tym, że no jednak mimo wszystko jakoś sobie dajemy radę, tak? Jakoś trwamy w tej pracy, jakoś w niej zawiśliśmy, tak? I jakoś sobie z nią radzimy. Także tutaj pani Kasiu, uważam, że da sobie pani radę, ma też pani opiekę anielską, ale będzie dużo na głowie i trzeba będzie faktycznie tutaj, no, zakasać rękawy, że tak powiem, do pracy. Pozdrawiam panią serdecznie, dziękuję bardzo za to pytanie. Przechodzimy dalej, proszę państwa. I wizja Martyna, to już było, pani Martyno, kiedy założę rodzinę i z kim, więc to już odpowiedziałem. I patrzymy dalej. Wizja. Jak dalej potoczy się moja znajomość z Wojtkiem? Czy przerodzi się w coś poważnego? Pyta pani Agnieszka. Wojtek się urodził 27 grudnia, słuchajcie, rok 1979, a pani Agnieszka to 28 marca 1982. Dobrze. Pani Agnieszko, już pani powiem, jak to się dalej potoczy i jak się to przerodzi. Pani Agnieszko, myślimy teraz o tym Wojtku, o tym koziorożcu. Już patrzymy. Już patrzymy, pani Agnieszko. Jak to się z tym Wojtkiem potoczy? I czy przerodzi się w coś poważnego?
że tak patrzę na te wasze daty. On ma 9 z dnia, pani ma 1 z dnia. On ma 3 z miesiąca, pani ma 3. Trochę jesteście karmiczni. Ale już patrzymy. Czy powiem pani tak? Jak ja pani powiem, pani Martyno? Nie pani Martyno, tylko pani Agnieszko. Pani Agnieszko, co ja pani powiem? Uważam, że tutaj perspektywy nie są złe, natomiast tutaj jest sytuacja tej treści, że jeszcze mężczyzna musi pozałatwiać swoje sprawy, ponieważ nie ma podomykanych wszystkich spraw z przeszłości. Jeszcze jakaś tam sytuacja dotycząca poprzedniej relacji może się za nim ciągnąć, powiem pani szczerze, może się jeszcze odzywać tamta kobieta do niego, natomiast popatrzymy tak, generalnie jest dobrze, tylko że uważać pani moja droga Agnieszko, czy on będzie wobec pani w 100% szczery, ten Wojtek. On ma tendencję niestety do niemówienia o wszystkim. To nawet może nie tyle, że on panią okłamuje, ale nie zawsze o wszystkim powie, pani Agnieszko. I tutaj jaka jest rada? Rada jest taka, żeby na przykład czasami dopytywać. Jeżeli coś pani nie gra, coś pani na przykład czuje, że kurczę, mi tutaj coś nie pasuje, albo on mi czegoś nie powiedział, ja to chcę wiedzieć, dopytywać. Dopytywać. Choćby to miało być za przeproszeniem upierdliwe, to lepiej dopytywać, niż dawać przyzwolenie komuś na ukrywanie czegoś, proszę państwa. Ja to wiem z doświadczenia. Lepiej dopytać, lepiej wiedzieć, na czym się stoi. Tak, w relacji. Bo relacja, proszę państwa, musi się opierać na konkretach i na tym po prostu ja daję od siebie i ty dajesz też od siebie. Najgorsze, no proszę państwa, zdarzają się toksyczne relacje na zasadzie takiej, że jedna strona potrafi się bardzo angażować, druga strona po prostu potrafi w zapłacie za to na przykład jakieś tutaj kłamstewko, czy nie mówię, nie o wszystkim urządzić, tak? No i to jest toksyczne i tego się trzeba wystrzegać poprzez szczerą rozmowę i takie szczere rozmowy tutaj widać w kartach, że będą prowadzone. Czy przerodzi się w coś poważnego? Nie bardzo. Ja uważam, że to będzie taka relacja na zasadzie związku, na zasadzie, że fajnie jest i że jakoś się dogadujemy. Natomiast żebyście mieli faktycznie tutaj jakoś budować trwały związek na zasadzie bardzo tutaj planów dalekosiężnych i długofalowych, nie widzę tego. Nie widzę tego, pani moja droga Agnieszko. Natomiast generalnie ta znajomość będzie wymagała dużej ilości rozmów, dużej ilości cierpliwości. Z pani strony też troszeczkę takiego poświęcenia. Tutaj jest no, z pierwszej karty ta 7 buław, czyli ta 7 buław, czyli to też pokonywanie przeszkód, trudności. Troszkę taka trudna relacja dla pani, jak każda relacja karmiczna, niestety, pani Agnieszko. Oczywiście od pani zależy decyzja, czy pani będzie chciała, żeby się to przerodziło w coś trwalszego, ale uważam, pani Agnieszko, że pani sama dojdzie do wniosku, że to nie jest do końca mężczyzna dla pani, pani Agnieszko. Tak tutaj karty podpowiadają. Dziękuję pani za to pytanie i pozdrawiam. Patrzymy, proszę państwa, na kolejne wasze pytania oczywiście. Witam, Kriso, no witam. Ostatnio mówiłeś, że w sierpniu miałbym złożyć jakieś papiery i co by miało wyniknąć dobrego, złego z tego faktu? Pyta mnie pan Ryszard. Dobrze, panie Ryszardzie. Pan Ryszard to jest mój wierny telewidz. Ogląda nas zawsze na Arkanach Magii. Cieszę się, panie Ryszardzie, że i dzisiaj mi pan towarzyszy. Wszystkich, a także pana Ryszarda zapraszam również na program jutrzejszy i program niedzielny. Ale jesteśmy jeszcze w trakcie programu piątkowego, więc tutaj na tym się należy teraz skupić. Ostatnio mówiłeś, Kriso, że w sierpniu miałbym złożyć jakieś papiery. Co by miało wyniknąć dobrego z tego faktu? Dobrze, już popatrzymy. Co dobrego, tak? Czyli taką pan chce dobrą wróżbę, pan Ryszard. No dobrze, panie Ryszardzie, postaram się tutaj dobrą wróżbę dla pana pozytywną przygotować. Uważam, panie Ryszardzie, że pan po prostu dopnie swego. Może być jakiś problem z przeszłości, panie Ryszardzie, którym po prostu pana w jakiś sposób nie usatysfakcjonował finansowo, tak? Nie było to korzystne dla pana pod względem materialnym. I uważam, że teraz może się udać to rozwiązać. Tutaj w to jest mieszana jakaś kobieta, panie Ryszardzie. I uważam, że ta kobieta po prostu jakoś tak inaczej, innym okiem do tego podejdzie. Ale tutaj są właśnie wymagane te dokumenty. Sprawa z przeszłości może się rozwiązać po pana myśli. Będzie to w ten sposób dla pana korzystne. Coś, co po prostu kiedyś panu nie wyszło, teraz się może udać. Tak to widać w kartach. Po prostu jest lepsza energia teraz dla sprawy, którą kiedyś pan zaniechał, panie Ryszardzie, i którą pan stwierdził, a to nie ma sensu, a macham na to ręką, bo pan ma tendencję do machnięcia ręką, niestety. 2 z dnia. Ale, panie Ryszardzie, teraz się uda. Po prostu się uda. Tylko trzeba tutaj te sprawy papierkowe mieć pozałatwiane i to dobrze. Nawet się trzeba z kimś tutaj skonsultować, czy ma pan te wszystkie papiery dobrze załatwione. W sensie wszystko tam pouzupełniane i tak dalej. No, tutaj jest droga prawna jak najbardziej. Będzie po pana myśli do 6 tygodni, panie Ryszardzie. Pozdrawiam pana serdecznie, dziękuję bardzo za to pytanie. Patrzymy, proszę państwa, już na kolejne SMS-y.
Dobrze, teraz mamy panią Basię. Pani Basia pyta się anonimowo. Dobrze, pani Basiu, bo wcześniej pani mi też wysłała SMS-a, ja go tutaj widzę, ale on nie miał dopiska, tak? Ja nie mam prawa po prostu interpretować takiego SMS-a. Dobrze. Uczucia na najbliższy rok, jakie będą? Dobrze, już patrzymy w takim razie na uczucia, czyli te karty. I już sprawdzamy. Dla pani Basi uczucia. Pani Basia to już jest strzelec, więc strzelec pozdrawia strzelca. Strzelec, czyli ja. I już patrzymy, pani Basiu. Jakie będą uczucia na najbliższy rok dla pani? Pani Basiu, no czeka panią niestety jakieś rozstanie uczuciowe i to chodzi o tego mężczyznę, który jest już w tej chwili w pani życiu. Pani moja droga Basiu, bo tutaj był też poprzedni SMS od pani, ja tutaj od razu zerknę na niego, bo wiem, że pani ogląda. Czy jest tym, z kim pani powinna być ten mężczyzna Andrzej? Uważam, że nie, pani Basiu. Ja uważam, pani Basienko, że do 8 miesięcy, pani pyta o najbliższy rok i karty nam też pokazują, do 8 miesięcy to jeszcze potrwa. Około pół roku, tak wie pani, 7 miesięcy. Później niestety wam się, drogi, rozchodzą. Nie jest to mężczyzna dla pani odpowiedni. Czy pani potem kogoś poznaje? Czy generalnie, co jest jeszcze tutaj bardzo ważne, wy się rozejdziecie, pani Basiu, z pani decyzji. To będzie pani decyzja, to nie jest decyzja jego. Absolutnie nie. Po prostu on panią zacznie denerwować pod wieloma względami. On jest bardzo taki nie do końca zawsze spełniający wszystkie pani oczekiwania. Jest to mężczyzna dosyć o trudnym charakterze, ten wspomniany pan Andrzej. On ma bardzo dużo siódemek w dacie. Bardzo taki jest, nie do końca potrafi się zaklimatyzować w związku. Dla niego związek to czasami trochę zbyt luźne określenie niż dla pani. Rozumie pani? Pani ma po prostu do związku bardziej poważne podejście niż ten mężczyzna. Natomiast tak, czy pani tutaj kogoś poznaje? Pani Basiu, uważam, że jest perspektywa na poznanie, ale to jest tak w perspektywie 2 lat od teraz, kiedy pani poznaje nowego mężczyznę, mężczyznę od pani w pani wieku albo troszeczkę do 2 lat młodszego. Tak, i to jest do 2 lat właśnie od teraz poznanie i on też będzie jednocześnie, mam tu z 2 kart właśnie te 2 lata, on może być jednocześnie do 2 lat młodszy od pani i to będzie ten mężczyzna, z którym faktycznie powinna pani być i z którym pani będzie szczęśliwa. I jeszcze pani nie jest, pani Basieńko, w tym okresie, który by pani sprzyjał na budowanie takiego związku docelowego, jeszcze to sprawdzam, ale tak widzę z kart. Momencik, pani Basiu, bo pani w tej chwili jest jeszcze w energetyce roku 2012 do urodzin, tak, czyli mamy teraz 6, 8, 10... 10, 11 i 13. No jak nam pięknie to wychodzi, proszę państwa. No pięknie. Pani jest teraz w roku 4 osobistym. Za 2 lata wchodzi pani w rok 6 osobisty. Jeżeli się troszeczkę interesujecie numerologią, to na pewno wiecie, że rok 6 to jest rok, który właśnie sprzyja budowaniu trwałych związków, budowaniu trwałych uczuć. I właśnie w tym 6 roku, za 2 lata od teraz, pani będzie miała dobry i sprzyjający na to okres, pani Basiu. Pozdrawiam panią serdecznie i bardzo pani dziękuję za te pytania. No oczywiście z tym Andrzejem na razie no być, no bo wie pani, to są tylko karty, oczywiście życie, życie, my jesteśmy kowalami własnego losu. Aczkolwiek pani Basiu, na pewno się pani ze mną zgodzi, że jego podejście do życia nie do końca pani w 100% pasuje, pani Basiu. Jestem przekonany o tym. Pozdrawiam panią serdecznie, pani Basiu, i dziękuję za pytania, które mi pani zadała. I patrzymy tutaj oczywiście już na kolejne SMS-ki. Od was oczywiście. Pani Basia, witam. Jak ja lubię takie pytanie, uwielbiam. Czy jest mi pisana duża wygrana pieniężna? Jaki będzie rok w sferze pracy finansowej? Pani pyta, chwileczkę, przeczytam całego. Czy jest mi pisana duża wygrana pieniężna w grach losowych? Kiedy? Czy wróżba z poprzedniego SMS-a była ok, bo nie zdążyłam? Pani Basiu, to będzie na powtórce. Ja powiem pani szczerze, ja nie mogę drugi raz kart postawić, a to było już trochę czasu. Pani Basiu, nie mogę pani już teraz drugi raz powiedzieć. Proszę sobie sprawdzić na powtórce, pani Basiu, po prostu z tego programu, bo już tutaj widzicie państwo, mylą mi się wasze imiona dzisiaj i po prostu ja naprawdę ja nie zapamiętuję wróżb, które powiem. Dlaczego? Dlatego, że no po prostu ja widzę w kartach i po prostu karty są dla mnie trójwymiarowe, ja je odczytuję i wyrzucam to z głowy. Jeżeli ja bym pamiętał każdą wróżbę, którą każdemu z was codziennie mówię, bo naprawdę wierzcie mi, zdarzają mi się
takie okresy, takie dni, w których mam na przykład 70 SMS-ów, tak, jednego dnia. Zdarza się. Jeżeli ja bym każdą z wróżb pamiętał, tak, i 70 historii miałbym w głowie, no to naprawdę byłoby ciężko. Ale generalnie, pani Basiu, tam nie było, że tak powiem, dziadostwa, tak, w tej pracy i w tych finansach. Także okej, okay będzie, pani Basiu. Z tego co pamiętam, było okej. Okay. Ale popatrz, proszę sobie sprawdzić na powtórce tą odpowiedź. A teraz, czy jest pani pisana duża wygrana pieniężna w grach losowych, pani Basiu? Już popatrzymy. Czy jest pani pisana duża wygrana pieniężna w grach losowych? Uwielbiam takie pytania, proszę państwa, bo na takie pytania karty naprawdę bardzo czytelnie odpowiadają. Naprawdę. Bardzo można czytelnie to sprawdzić, czy jest pisana wygrana, czy nie jest pisana wygrana. Także to jest fajne pytanie do kart. No lubi pani wydawać pieniążki, pani Basiu, lubi pani. Lubi pani sobie pójść na zakupy, lubi pani iść na wyprzedaż. Ciuchy też pani sobie lubi kupować, czy tam jakieś tam. Ma pani jakieś swoje słabości? Mogą to być ciuchy, mogą to być kosmetyki. Na coś pani wydaje więcej niż na przykład ktoś, kto takich zainteresowań nie ma. To widać w kartach. To widać w kartach. Natomiast czy jest pani teraz pisana, wygrana na to, aby sobie tutaj zrealizować swoje potrzeby, tak? Pani Basiu, pieniążki wypracowane przy pani, zdecydowanie to widzę. Szóstka denarów przy księżycu. Księżyc to iluzje, księżyc to złudzenia, księżyc to marzenia o wygranej, pani Basiu, której niestety bardzo mi przykro, ale nie widzę w perspektywie najbliższych 2 lat, bo na tyle z taką intencją postawiłem karty. Pani Basiu, w najbliższych 2 latach nie widzę, ale zapraszam oczywiście w przyszłości do kontaktu, sprawdzimy, czy energetyka się zmieniła. Ale jeżeli pani chce tutaj na finanse runę, to jest runa Fechu, czyli ta runa pierwsza, którą miałem w skrypcie dla pani poprzedniej. Ta pierwsza runa to jest runa Fechu i to jest runa dobra do portfela, jako właśnie taki talizman na bogactwo. Właśnie ta runa Fechu. Warto ją nosić. Pozdrawiam serdecznie, dziękuję za to pytanie. I patrzymy dalej. Znowu mamy panią Basię, ale to inna pani Basia. Dlaczego mam pecha w relacjach z mężczyznami? Jeśli to złe pytanie, proszę pominąć. Serio, są ci, których nie chcę, a ten, którego ja chcę, nie odzywa się, nie chce mnie. Dlaczego ma pani pecha w relacji z mężczyznami? Jeśli to złe pytanie, proszę pominąć. Ale jak ja mogę pominąć pytanie? Ja nie mam takiego zwyczaju, proszę państwa, żebym ja pomijał wasze pytania. Każde pytanie jest dobre. Nie każde pytanie, proszę państwa, jest odpowiednio zadane, tak? Bo jeżeli wy mnie na przykład pytacie o całą waszą przyszłość, no to ja nie jestem w stanie wam tego powiedzieć. Żadna wróżka taka porządna, z prawdziwego zdarzenia, jeżeli wam powie, wiecie co, mi się to kojarzy, po prostu cyganka prawdę ci powie, na zasadzie, kiedy podchodzi do ciebie wróżka i pokaż rękę, a powiem ci całą twoją przyszłość, tak? To jest niepoważne po prostu. Tutaj jednak ja podchodzę naprawdę poważnie do tego, czym się zajmuję i nie wróżę, tak wiecie państwo, na 20-30 lat do przodu. Natomiast każde pytanie do kart jest dobre, z tym, że nie zawsze jest dobrze zadane. Ja czasami sobie pozwalam przeformułowywać pytania. Natomiast tutaj pani sugeruje, że jest złe pytanie. Uważam, że jest dobre. Pani pyta, dlaczego ma pani pecha w relacjach z mężczyznami? Dobrze, popatrzymy, pani Basiu. Dlaczego ma pani pecha w tych relacjach? I damy skrypt runiczny, aby tego pecha odsunąć od pani, pani Basiu. Pani Basiu, pani taka jest. Ma pani wymagania w stosunku do mężczyzn. Tutaj karty pokazują. Pani ma jasne określone kryteria w stosunku do mężczyzn, na zasadzie takiej, że po prostu musi spełniać to, tamto, tamto. Cechy ma pani takie w głowie idealnego mężczyzny, tak, idealnego faceta. I to w kartach widzę. Natomiast tak, pani Basiu, czasami mężczyźni mogą panią uznawać za troszeczkę taką chaotyczną, za troszeczkę osobę taką nie do końca, która jest do długofalowego związku, jakoś tak. Może takie pani wrażenie sprawiać na niektórych mężczyznach z pani otoczenia. Natomiast generalnie też było wiele mężczyzn, znaczy wiele. No, zdarzały się takie sytuacje, w których pani odrzucała mężczyzn. Było wielu takich. I cóż, i też to w jakiś sposób, no, nie dawało pani możliwości tego szczęścia. Czasami pani się mogła kierować właśnie, bo tutaj jest o tym, mówię o tej chaotyczności. Mogła pani jakieś takie pozory, jakieś takie pozorne po prostu tutaj wyciągnąć wnioski złudne, które tak de facto, no, już od razu przekreśliły tego mężczyznę w pani oczach, tak? A być może gdyby pani jednak dała szansę, być może gdyby jednak pani się przekonała, no to może by to było inaczej, gdyby tak zaryzykować, gdyby jednak pozwolić mu się wykazać. Pani dosyć szybko, bo tutaj mam kartę szybkości, pani dosyć szybko blokuje kontakt. Tak to karty pokazują.
pokazują. Rozwój tego kontaktu, nawet jeśli komuś zależy. I to jest właśnie ta przyczyna. Aczkolwiek no, ja pani dam teraz skrypt, żeby tego pecha odsunąć, żeby jednak znaleźć takiego, którego pani chce, pani Basiu. Bo jeżeli pani ma określone kryteria i ma pani jasno obrany cel, że szukam takiego, a nie innego mężczyzny, to też nie jest źle, proszę państwa. To też nie jest źle, bo jeżeli my wiemy, do czego dążymy, to już jest połowa sukcesu. Naprawdę. Bo najgorsze jest trwanie w takiej niewiedzy na zasadzie, że chciałabym mieć faceta księcia z bajki. Nie, dobrze jest mieć faktycznie określone cechy, jakie się szuka u mężczyzn, choć patrzeć jednak na to, czy u kobiet, jeżeli dla mężczyzn, dla panów, ale patrzeć na to też z przymrużeniem oka i być tolerancyjnym dla naszych ludzkich słabości, bo jesteśmy tylko ludźmi, a nie aniołami, pamiętajcie o tym. Dobrze, pani Basiu, już patrzę, jakie runy dla pani, wylosuję te runy, pani Basiu, i zaraz pani przepiszę na karteczkę. Proszę państwa, ale wy się zasłuchujecie, dlaczego wy nie dzwonicie? 700-480-769 to jest numer do mojego studia. Jeszcze raz powtarzam, 700-480-769 to jest numer, który bezpośrednio prowadzi cię do możliwości poznania twojej przyszłości, do możliwości rozmowy ze mną, bezpośrednio. W tym studiu będziesz widział, że faktycznie kładę dla ciebie karty, że zwracam się do ciebie do kamery. Dlatego już teraz do mnie zadzwoń. Widzu portalu Wróżby Online. Jeżeli oglądacie mnie na portalu Arkana Magii, 700-780-770 to dla wszystkich, a dla użytkowników sieci Plus 708-788-003. Widzowie portalu Arkana Magii pamiętają o wewnętrznym 623. Natomiast pani moja droga Basiu, skrypt runiczny dla pani na takie lepsze tutaj szczęście, tak? W tych związkach, w tych uczuciach, w tej sferze miłosnej. Już dla pani przepisuję te runy. Dobrze, i tutaj bardzo ładnie nam te runy wyszły, pani Basiu. Już pani za chwileczkę pokaże do kamery, jak ten skrypt wygląda, ale naprawdę powiem pani rewelacja, bo nam wyszła i runa Tivas, i Berkamo, i Dagas, i Odala. Bardzo ładne runy. Tak mi to się napisało troszkę krzywo, ale widać. Runa Tivas, Berkamo, Dagas oraz runa Odala. I to jest skrypt, pani Basiu, który należy umieścić w widocznym miejscu, aby odsunąć tego pecha, który no jakoś tak nad panią ciąży, jak pani tutaj zauważa i twierdzi. No jeżeli tak pani podpowiada intuicja, no to niewykluczone, że tak jest. Tivas, Berkamo, Dagas i Odala. Zapraszam jeszcze na moim profilu, pani Basiu. Proszę się zapoznać z usługą oczyszczanie czakry, a jak będę w domu, to sprawdzę dla pani czakry. A zwłaszcza czakrę serca, czy tam nie ma jakichś podczepień. Nie robię tego na wizji, ale mogę to zrobić po programie. Tivas, Berkamo, Dagas i Odala. To jest skrypt, pani Basiu, dla pani na odsunięcie właśnie tego pecha z tej miłości. Bo miłość, proszę państwa, to jest jedna z najważniejszych sfer naszego życia. I na pewno przyznacie mi rację. Dobrze, proszę państwa, przechodzę dalej na przedostatniego już SMS-a będę odpowiadał, proszę państwa. Dzisiaj jakoś tak nie piszecie do mnie zbyt chętnie. Co jest, proszę państwa? Dalej ten upał trwa? Być może, ja tu nie mam okna w studiu, więc nie wiem, nie widzę tutaj klimatyzacja, więc fajnie. Natomiast, no ciepło, ale wydaje mi się, że wczoraj było gorzej, nie? Tak myślę, ale podobno jutro mamy mieć troszeczkę ochłodzenia z tego, co tam gdzieś słyszałem. Dobrze, pani anonimowa teraz przed nami, pani J. Urodziła się pani w lutym. Czy lekarz, który wziął ode mnie kontakt, pomoże znaleźć mi pracę? Jeżeli tak, to kiedy będę miała wiadomość? Pozdrawiam. Super pytanie. Bardzo ładne. Bardzo fajne, konkretne i takie idealne do kart, pani Asiu. Nie czytam daty. Absolutnie. Bo anonim. I patrzymy. Kiedy pani będzie miała wiadomość i czy ten lekarz... Proszę państwa, ja mam tylko jeszcze jednego SMS-a. Także, proszę państwa, naprawdę jest idealny moment, żeby teraz do mnie napisać SMS-a. Ja nie wiem, na co wy czekacie. WRO.839 to jest początek SMS-a. Potem już robicie spację, piszecie w swoje imię, datę urodzenia, dopisek wizja i pytanie do Chrisa i do jego kart. I naprawdę jest od razu odpowiedź na wizji. Jeszcze program trwa przez pół godzinki, proszę państwa. Także naprawdę warto jeszcze pisać te SMS-y już teraz.
Zwłaszcza, że nawet jeżeli bym nie zdążył odpowiedzieć w programie, który i tak dzisiaj mogę dla was troszeczkę przedłużyć, bo nie mam dzisiaj no, żadnych zobowiązań, żadnych. Absolutnie. Także po prostu mogę być z wami troszeczkę dłużej, jeżeli będzie taka potrzeba. Dlatego możecie na przykład zadzwonić do studia 700-480-769. Kiedy pani będzie miała wiadomości? Czy lekarz pomoże znaleźć pracę i kiedy będą wiadomości, to zobaczę zgoła roku. Najpierw sprawdzimy, czy pomoże z tą pracą. Pomoże. Pomoże. Faktycznie pomoże pani. Odezwie się do pani Asiu, ten lekarz. Bo faktycznie tak z czystego, z dobrego serca to pani zaproponował. We wrześniu będzie pani miała takie już wiadomości. Końcem sierpnia, ale we wrześniu już będą takie wiadomości na zasadzie, uważam, takich bardziej pewnych, bardziej takich poważnych. Może to być faktycznie ostatni tydzień sierpnia, ale to może być jakiś taki pierwszy kontakt od niego, pierwszy telefon na przykład, który on wykona, a potem już takie jakieś konkretniejsze dane przedstawi we wrześniu, panie Jasiu. Jak najbardziej, mężczyzna, ten lekarz pani pomoże w znalezieniu tej pracy. Jak najbardziej tak. Pozdrawiam panią serdecznie, życzę powodzenia w znalezieniu tej pracy i trzymam mocno za to kciuki. Pozdrawiam ciepło. Tutaj mamy maila, proszę państwa, już patrzę na tego maila. Ale proszę państwa, takie pytania to... Dobrze. I patrzymy. Pani prosi o anonimowość. Dobrze, jeżeli tak prosimy, no to pani B urodziła się 6 dnia miesiąca. Czy poprawi się sytuacja finansowa w firmie, czy jednak powinnam ją zmienić? Dobrze. Zapytajmy w takim razie koło roku. Czy poprawi się sytuacja finansowa w firmie pani B, czy jednak powinna ją pani zmienić? Nie czytam tego imienia, mamy prośbę o anonimowość. I już patrzymy, czy poprawi się ta sytuacja finansowa w firmie, czy jednak pani B powinna pomyśleć nad zmianą tej firmy? Już popatrzymy. No, starania są ku temu, pani B. Ja tutaj widzę w kartach, że jak najbardziej są starania, jest dużo takiej... do pokonania trudności w tej firmie. Ha, będą jakieś tam cięcia, powiem pani szczerze, w zatrudnieniu. Ktoś tam może stracić pracę, parę osób, tak to karty pokazują. Wyjście na prostą będzie, ale nie wcześniej niż za pół roku od teraz, a póki co mogą być jeszcze straty, pani B. Czy powinna ją pani zmienić? Jest tu karta śmierci przy trójce denarów, czyli jest to karta transformacji przy pracy. Generalnie karty nie odradzałyby zmiany. Rozumie pani? Ja nie mogę pani powiedzieć, że pani powinna to zrobić, bo ja nie mogę pani niczego tutaj rozkazać. Tak, ale faktycznie widzę w kartach, pani moja droga B, że warto o tym pomyśleć i zastanowić się, bo firma nie wyjdzie tak łatwo z tych problemów finansowych. Będą cięcia, jeżeli chodzi o zatrudnienia i jeszcze najbliższe pół roku będzie trudne. Nawet może być troszeczkę gorszy okres niż obecnie, pani B. Także tutaj faktycznie pomyśleć nad zmianą tej firmy. To by było dla pani faktycznie dobre rozwiązanie, bo może po prostu nie być nawet satysfakcji materialnej, finansowej, a przecież to jest główny cel, dla którego pracujemy. Nie każda praca daje nam satysfakcję i spełnienie, to jest jasne. Moja praca daje mi, proszę państwa, naprawdę wiele satysfakcji, wiele spełnienia. Ale no niestety nie każdy ma taką fajną pracę jak ja z państwem. Pozdrawiam ciepło, pani B, dziękuję za tego SMS-ka. I patrzę już teraz na ostatniego SMS-a. Pani Kasia, czy ta relacja z Tomkiem rozwinie się w coś poważnego i czemu ta relacja ma być chaotyczna? Może dlatego, że on dużo pracuje? No niewykluczone, pani Kasiu, bo tam się pokazywał po prostu taki dosyć urywany kontakt na takiej zasadzie. Rycerz mieczy to jest zawsze chaos w relacji. To jest zawsze brak takiego poczucia stabilizacji, brak poczucia pewności. Rozumie pani Kasiu? Także taka sytuacja. Czy rozwinie się to w coś poważnego? No popatrzymy z Wielkich Arkan. Czy to się, pani Kasienko, rozwinie wam w coś poważnego? Już powiem pani. Z pracy to będzie wynikało, jeżeli chodzi o ten chaos. Natomiast czy to się rozwinie? Dobre perspektywy. Karta Zmartwychwstania, Słońce, Archanioł tutaj jedyny w tarocie. Karta Przywiązania. Jak najbardziej tak, jest szansa, pani Kasiu. Tylko, że trzeba będzie pokonać ten chaos, tak? Jakoś tak tutaj nie robić mu wyrzutów na zasadzie, po prostu będzie dużo pracował i nie będzie miał dla pani czasu, ale perspektywy są obiecujące na tą relację. Ja pani nie powiem, że to będzie relacja aż po życia kres, bo jestem daleki od tego, ale jest to relacja
Jedna z lepiej się zapowiadających ze wszystkich pani poprzednich, tak karty tutaj mówią. Jeżeli pani była wcześniej może w zamiarze jakiejś relacji, może pani chciała wchodzić w jakieś relacje, może pojawiali się w pani życiu jacyś mężczyźni, to akurat ten pan Tomek jest takim mężczyzną sensownym. Tak pani powiem, pani Kasiu. Więc tutaj bym dał mężczyźnie szansę na pani miejscu. Pozdrawiam pani Kasiu bardzo ciepło i dziękuję za to pytanie. I proszę Państwa, widzę, że się rozpisaliście, bardzo mnie to cieszy. No proszę Państwa, super, super, że piszecie i piszcie dalej, bo ja tutaj jestem dla Was. Przecież cały czas. Wizja, ma Pan rację, będę opiekować się starszym panem, ale myślę, że będzie dobrze. Opieka nie jest łatwa, praca, lecz uśmiech starszych ludzi jest bezcenny. Tak, tak jak na przykład podziękowania od klientów moich też są bezcenne. Ja rozumiem, jak to jest, jeżeli się widzi satysfakcję na oczach, no w oczach się też widzi uśmiech, prawda? Ale gdy się widzi uśmiech na ustach osoby, której się w jakiś sposób pomogło i tak dalej. Rozumiem świetnie tą satysfakcję. Proszę o jeszcze jeden rozkład. Kiedy mam szansę poznać wartościowego pana i szansę na związek? Dobrze, pani Kasiu, już popatrzymy. Proszę państwa, ja teraz mam SMS-a z 19:19, więc widzicie, jest 19:22, jak szybciutko odpowiadam na wasze wiadomości. Jest naprawdę mała kolejka, więc już teraz możecie do mnie pisać. 73868 to jest numer, pod który wysyłamy SMS-y, a treść wiadomości to WROI.839. Dalej wizja, imię i data urodzenia. Dobrze. Oczywiście potem treść waszego pytania do kart. Bo też się zdarzały SMS-y pod tytułem, że było samo imię i sama data. I co tutaj z takim SMS-em zrobić? Prawda? Dobrze, patrzymy. Kiedy ma pani szansę poznać wartościowego pana i kiedy ma pani szansę na związek, pani moja droga Kasiu? Powiem pani tak, pani Kasiu. Wartościowego pana to pani może poznać w perspektywie 3 lat od teraz. Tu i się pokazuje taki mężczyzna. Rycerz buław, czyli mężczyzna taki w kolorze włosów, może to być brunet, może to być szatyn, taki ciemny kolor włosów. Taki mężczyzna zadowolony z życia i bardzo wprowadzający pozytywną energię, optymizm do pani życia. Generalnie tutaj karty też zapowiadają, że będzie to mężczyzna, z którym będzie panią dzielił troszeczkę dystans. Na takiej zasadzie, że on może mieszkać w mieście A, pani może mieszkać w mieście B, a między miastem A i B może być kilometrów 100. Na przykład, bo pokazuje się troszeczkę dystans. Natomiast nie zapowiadają mi karty, żeby to było nie do pokonania. Uważam, że jest perspektywa na stworzenie związku do 3 lat od teraz, pani Kasiu. Natomiast tak pokazuje koło roku. Nie widzę tego wcześniej, widzę to jeszcze tak na dodatek, powiem pani, w okresie letnim do 3 lat. Czyli to może być rok na przykład 2015, pani Kasiu, bo to jest taka perspektywa i tak mi intuicja teraz podpowiedziała, że może pani właśnie w tym roku 2015 poznać tego mężczyznę. Pozdrawiam pani Kasiu ciepło i dziękuję za to pytanie. Patrzymy na kolejne SMS-y. Proszę państwa, spieszę się, bo to jak zapowiedziałem, mamy rundę błyskawiczną i chcę wam odpowiedzieć na jak największą ilość pytań, po to tutaj jestem. Nie mogę się koncentrować na jednej osobie na przykład minut 15, a na jednej minut 2, bo to by było niesprawiedliwe, prawda? A jednak czas antenowy na naszym portalu też ma pewne ograniczenia i też muszę się tego trzymać. Pani Kasia pyta teraz anonimowo, inna pani Kasia niż wcześniej, ale dużo dzisiaj tych pani Kasi. Panie Kasie chyba zmęczyły się upałem i siedzą po prostu sobie w domku w chłodnym pomieszczeniu i oglądają Wieczór Wróżb. Cieszę się bardzo, zapraszam też jutro wszystkie panie Kasie, a także wszystkich od 16 jutro na program. Natomiast tak, pani Kasia, czy Tomek wróci do kraju w sierpniu? Pana karty wskazywały, że spotkamy się przed lipcem. Jak wygląda sytuacja naszego spotkania? Dobrze, czyli zobaczymy, czy on wróci do pracy, czy on wróci teraz do kraju w sierpniu. Dobrze, sprawdzimy, czy on wróci do kraju w sierpniu. Dobrze. Jak wygląda sytuacja waszego spotkania, pani Kasiu? Już oczywiście popatrzymy. Jak wygląda sytuacja waszego spotkania? Czy pan Tomek wróci do kraju w sierpniu? W najbliższym miesiącu, w ciągu najbliższego miesiąca pokazuje przełożenie. Tarot to nie jest kalendarz, a miesiące są abstrakcyjne, nazwy miesięcy. Rozumiecie państwo? To wymyślił człowiek, to wiecie co? To nie istnieje gdzieś w czasoprzestrzeni, sierpień, lipiec, to jest wszystko umowne. Tutaj tarot mi pokazuje miesiąc, jeżeli chodzi o perspektywę. Może to zahaczyć o wrzesień, pani Kasiu. Do miesiąca od teraz Tomek wróci do kraju i będziecie się spotykać, ja uważam. Tak.
jest perspektywa spotkania, ale nie nastawiać się, pani Kasiu, na nic więcej poważnego, tak? Z tym mężczyzną. Nie wiem, czy wyście kiedyś coś tam romansowali z tym Tomkiem, ale tak mi tutaj pokazują karty, że mogła być jakaś relacja na zasadzie bliższej znajomości. Pani Kasiu, ja uważam, że przy tym mężczyźnie jest inna kobieta. Bardzo jest mi przykro to mówić, ale ja to widzę w kartach i ja muszę mówić uczciwie. Jest szansa na spotkanie z panią, jak najbardziej jest taka szansa, aczkolwiek w jego życiu pojawiła się inna kobieta. Pani Kasiu, ja to muszę pani powiedzieć uczciwie. Pozdrawiam pani Kasiu ciepło i dziękuję za to pytanie. Czyli no po prostu nie liczyć na wiele z jego perspektywy. Z jego perspektywy po prostu jest to troszeczkę takie, no, nie do końca obliczone na rozwój wasza relacja. Pozdrawiam panią serdecznie raz jeszcze i patrzymy dalej. Pani mi jeszcze tutaj jego datę podała. Ja mogę pani Kasiu tutaj z daty coś powiedzieć jeszcze na jego temat. Aczkolwiek no, ja bym pani Kasiu tutaj się na wiele nie nastawiał z jego strony, bo po prostu, ja już pani powiem jeszcze dalej. 10, 12, 22 i tutaj będziemy pili. Piątka, chaotyczny mężczyzna. Ktoś mu może bardzo łatwo zawrócić w głowie, pani Kasiu. I tutaj uważam, że niestety taka sytuacja mogła mieć miejsce. Jeszcze strzelec, to już w ogóle powiem pani. Chaos na kółkach. I ten chaos niestety spowodował, że on tak nie do końca w tej chwili ciepło o pani myśli. No na pewno nie myśli tak jak pani o nim. Rozumie pani, pani Kasiu. Jest mi bardzo przykro, ale ja po prostu no, muszę mówić uczciwie to, co w kartach zobaczyłem. Pozdrawiam ciepło, pani Kasieńko. I patrzymy. Na wizji. Pyta mnie pani Ilona. W poniedziałek idę na rozmowę do firmy, czy zostanę tam przyjęta i jak długo będę tam pracować. Dobrze. Super pytanie. Bardzo fajne pytanie. W poniedziałek pani idzie na rozmowę, czy zostanie tam pani przyjęta, ale pani już widzicie ma pozytywne myślenie, bo już pani pyta, jak długo będzie tam pracować. Więc pani Ilona już sobie przyciąga do życia sytuację tej treści, że zostanie do tej firmy, do której idzie na rozmowę, przyjęta. Bardzo mnie to cieszy i pozazdrościć takiego podejścia do sprawy i do życia pani Ilonko. Ale teraz popatrzymy. Najpierw zobaczmy, czy zostanie tam pani przyjęta. No sprawdźmy to już tak, żeby tutaj sprawiedliwości było zadość, skoro pani o to pyta. I jak długo pani będzie tam pracować? Praca się pokazuje. Tak, zostanie pani przyjęta. Oczywiście, że tak. Jak długo pani będzie pracować? Ha, pani Ilono, przepraszam. Nie dłużej niż 2 lata. Z tego, co tu widzę z tych kart, ale jeszcze zapytam koło roku. Dokładnie, 2 lata. Pani Ilonko, około 2 lata. Nie jest to praca na jakąś bardzo długą metę dla pani, ale niezła praca. Niezła praca, powiem pani, warto. Warto, dobre to będzie i doświadczenie dla pani. I pani Ilono, tu jest taka informacja od kart, że pani w tej pracy zawrze takie znajomości, po prostu z kimś z tej pracy, albo ktoś panią gdzieś tam komuś, swojemu znajomemu poleci, że po prostu pani znajdzie inne zatrudnienie poprzez tę pracę. Rozumie pani? Poprzez znajomość zawartą w tej pracy. Czyli to nie będzie tak, że panią ktoś wyrzuci z tej pracy, ale tutaj właśnie karty mówią o scenariuszu na zasadzie dobrych kontaktów zawodowych, które pani w tej pracy ma szansę zdobyć. Na takiej zasadzie, że potem pani znajdzie jeszcze inną pracę, lepiej płatną, bardziej satysfakcjonującą. To się rozegra na przestrzeni 2 lat. Pani Ilono, pozdrawiam serdecznie i dziękuję za tego SMS-a. Przechodzimy dalej. Pani Beatka. Nie czytam daty. Założyłam konto na portalu randkowym. Czy uda mi się tam poznać kogoś wartościowego dla mnie, z kim stworzę związek? Kto to będzie? Dobrze, pani Beato. Już popatrzymy. Ja sobie najpierw muszę popatrzeć, pani Beatko, na pani numerologię. Pani kiedyś już do mnie pisała, z tego co widzę. Ale to było już bardzo dawno temu, ponad prawie pół roku. Patrzymy. 1, 3. 1, 3 tutaj. Pani jest ósemką. No dla pani są ważne finanse, pani moja Beatko. Na pewno pani nie narzeka za bardzo na sprawy finansowe. Uważam, że generalnie z moich obserwacji wynika, proszę państwa, że ósemka numerologiczna ma taki talent do kasy i do robienia kasy i do zdobywania właśnie pieniędzy i do właśnie takiej dobrego prosperowania finansowego. Nawet jeżeli tam nie do końca to docenia, bo wiadomo, jak to my Polacy umiemy narzekać, ale to jest takie nasze, swojskie i czemu się mamy tego wystrzegać. Także no cóż, trzeba to
polubić w sobie. Ale lubimy narzekać i nie znam osoby, która by powiedziała: tak dobrze zarabiam i mam taką świetną pracę, że po prostu jest rewelacja. Zawsze każdy narzeka. Natomiast generalnie ósemka numerologiczna ma mało powodów do narzekań, jeżeli chodzi o pracę. To mogę pani powiedzieć już patrząc na numerologię. Ale my nie pytamy o to. My pytamy, czy uda się pani poznać kogoś wartościowego dla pani, z kim pani stworzy związek na tym portalu randkowym. Czy się uda kogoś poznać? Dobrze. Pani Beatko, już patrzymy. Jak to będzie z tym poznaniem? Jest tu facet, już go tutaj widzę. Nawet dwóch się panią będzie interesowało, pani Beato. Jeden będzie trochę młodszy, drugi będzie trochę starszy. I uważam, pani Beato, że z tym starszym pójdzie pani na spotkanie, bardzo miłe, bardzo sympatyczne. Mężczyzna dosyć konkretny, powiem pani, taki... faktycznie, powiem pani, sensowny. Ja to tak ujmuję już dzisiaj w programie, tak? Mężczyzna taki, któremu będzie warto poświęcić uwagę, tak? I otworzyć się przed tym mężczyzną. Kiedy to się rozegra, pytamy koło roku. Ten młodszy też będzie o panią zabiegał, ale tutaj tak bym się nie otwierał jakoś bardzo. Nie do końca będzie miał szczere intencje, pani Beatko. Starszemu zaufać. Uważam, pani Beatko, że w ciągu dwóch najbliższych miesięcy bardzo ładna karta dwójki kielichów. Nawet, powiem pani, szybciej to będzie. To jest tak przełom sierpnia, września. Tutaj mi jednak karty pokazują. Tak. W ciągu dwóch miesięcy to już będą kolejne spotkania z nim. To się tak zapowiada się pani fajna znajomość przez ten portal randkowy, pani Beatko. Naprawdę proszę się nie obawiać. Będzie naprawdę... pozytywny mężczyzna dla pani tam, tylko że, tak jak pani mówię, zaufać temu starszemu, żeby pani tam się nie wkopała w relację z kimś, kto nie będzie na 100% szczery, bo to jest chyba najgorsze, co może być, proszę państwa, jak jesteśmy w stanie zaufać komuś, kto okazuje się kłamcą i okazuje się osobą, która łudziła nas jakąś bajką i iluzją przez jakiś okres. Sam to przeżyłem i wiem, jak to jest. Pozdrawiam serdecznie, pani Beato. I teraz pani Asia. Anonim. Wystartowałem w konkursie na staż urzędniczy. Czy mam jakieś szanse? Czy jakie? Czy wakaty będą ustawione? Ha, jak to u nas w Polsce, prawda? Narzekamy i tu kolejny taki nasz polski SMS, że wakaty bywają ustawione w takich konkursach. No, tak jak na przykład, proszę państwa, są castingi. Oj, są castingi do telewizji i czasami casting jest ustawiony. Ile razy tak się zdarza, proszę państwa, że po prostu ogłasza się casting, a już dawno jest wybrana osoba, która wygra. Tak? I nawet ta osoba na casting nie przychodzi. Ile razy tak jest? No cóż, to tak samo jak te wszystkie przetargi, proszę państwa. No tak to bywa, ale to nie tylko u nas. To tak się nam wydaje, że to tylko w naszym kraju, proszę państwa. Wszędzie tak jest. Nigdzie nie ma takiej stuprocentowej szczerości przecież. I uczciwości. Ludzie nie są z natury tak bardzo super uczciwi, a szkoda. A szkoda, bo naprawdę nie opłaca się być nieuczciwym, bo kłamstwo ma krótkie nogi w każdej sferze życia. Dobrze, czy ma pani jakieś szanse? Jakie? Czy wakaty będą ustawione? Dobrze, patrzę w kole roku. Czy ma pani jakieś szanse na to stanowisko? Czy te wakaty będą ustawione? Nie. Akurat tutaj będzie w miarę, powiem pani. Są szanse, pani Asiu, są szanse. I tutaj as denarów, i as kielichów, i karta sprawiedliwości, więc tutaj karta takiej prawości. Więc absolutnie nie mogę pani powiedzieć o tym, żeby te wakaty były ustawione. Aczkolwiek to się będzie rozgrywało tak na przełomie jeszcze sierpnia-września. Uważam, że ma pani szansę na to stanowisko. Są duże szanse na otrzymanie tego stanowiska, chociaż będzie dużo osób brało udział w tym konkursie i proszę tak nie nastawiać się na to tak na 100%. Szansa jest duża, aczkolwiek pani Asiu też podejdź sobie do tego z dystansem. Uda się, to się uda, nie to nie. Bo może być tak, niestety tutaj widzę w kartach, nie chcę tak pani źle zaprogramować, ale widzę w kartach, że po prostu ktoś inny jeszcze może też mieć większe szanse. Rozumie pani Asiu. Będzie duże zainteresowanie tym konkursem. Szansa jest, aczkolwiek no proszę mieć taki dystans i zdroworozsądkowo do tematu podchodzić, pani Asiu. Natomiast ustawione to nie będzie, wbrew pozorom. Pozdrawiam serdecznie, dziękuję bardzo za to pytanie. I teraz tak, 21 sierpnia Marcel zdaje kolejny raz egzamin z jazdy motorem. Czy zda tym razem? Pyta pani Ilona. 8 sierpnia nie zdał, jak pan przewidział. No właśnie, pani Ilonko, pamiętam tą wróżbę, że wywróżyłem Marcelowi niestety, że obleje ten egzamin. Przykre to było bardzo. No ale widzicie państwo, że karty się sprawdzają. Nawet czasami te negatywne wróżby sprawdzają się, proszę państwa. No bo skąd to mogłem wiedzieć, prawda? Równie dobrze mogłem tutaj powiedzieć, że zda i pogratulować. A tutaj jednak widzicie, no nie zawsze wszystko jest po naszej myśli. Zwłaszcza jak chodzi o takie egzaminy.
Coś o tym wiem. Natomiast tak, czy zda tym razem Marcel? Dobrze, popatrzę w Wielkich Arkanach. Szkoda, że... Aha, ma pani, podaje mi pani, kiedy on ma ten egzamin. Super. To zaraz sobie popatrzymy na wibracje tego dnia. Bo on tutaj zdaje... Już pani powie 3, 11, 13, 14, 7... Mhm. A on jest... 7, 8... 18, 27, 30... numerologia sprzyja. Numerologia bardzo sprzyja tego dnia, więc powinno być ok, ale już patrzę w karty. Czy zda egzamin tym razem? Tylko pani Ilono, proszę tak, wie pani. Nawet jeżeli, mam nadzieję, że pani mu wtedy nie powiedziała tej wróżby, że on nie zda, bo czasami się człowieka źle zaprogramuje. Zda. Teraz zda. W wyniku mam cesarza, a cesarz zawsze potakuje głową w moim tarocie. W moim tarocie zawsze. Niektórzy inaczej do tego podchodzą, tarociści, natomiast ja do tego podchodzę w ten sposób, że cesarz zawsze kiwa głową na tak. Więc pani Ilonko zda. Zda ten egzamin. Proszę naprawdę wierzyć w niego, wspierać go i być dobrej myśli również pani może, dlatego że jest tutaj pozytywna odpowiedź od karty. Pozdrawiam serdecznie pani Ilono. I proszę Państwa, tym sposobem ja odpowiedziałem na ostatniego SMS-a w tym programie. Dzisiaj spieszyłem się, proszę Państwa, z tego względu, że chciałem odpowiedzieć na jak największą ilość waszych pytań, waszych SMS-ów, żeby po prostu tutaj nie zostawić nikogo bez tej odpowiedzi, tak? Odpowiedziałem, proszę Państwa, z tego co widzę, na SMS-ów 37, więc bardzo wszystkim dziękuję. Dziękuję za telefony, które były do studia, chociaż nie w takim dużym stopniu, jak potraficie do mnie dzwonić. Więc mam nadzieję, proszę Państwa, że jutro będzie troszeczkę lepiej i że jutro po prostu no jakoś tak pomyślicie nad częstszym kontaktowaniem się ze mną. Byłoby mi naprawdę szalenie miło z tego powodu. Cóż, proszę Państwa, tak poczekam jeszcze te 2 minuty. Może ktoś jeszcze z Was chce się skontaktować, bo ja mam w tej chwili zupełnie wolną linię. Można w tej chwili napisać albo zadzwonić do mojego studia. 700-480-769 to jest numer, który prowadzi bezpośrednio do mnie. A także tutaj numery telefonów. Dla widzów portalu Arkana Magii 700-780-770 z wewnętrznym 623, a dla użytkowników sieci plus 708-788-003. I mamy SMS-a. SMS-y oczywiście pod numer 73868. Teraz startuję na produkcję. Od czegoś trzeba zacząć, ale składałam CV w tej firmie do biura. Czy po tych 2 latach to będzie stanowisko biurowe? Aha, to pani Ilona. Zobaczymy pani Ilono w takim razie. Czy pani Ilono, proszę nie nastawiać się w perspektywie, że po 2 latach, bo to nie była wróżba pani Ilono za 2 lata, tylko w perspektywie 2 lat, więc to może być równie dobrze za 1,5 roku. Rozumie pani Ilono? To jest w ciągu 2 lat się rozegra sprawa, ale to nie znaczy, że 2 lata ma pani pracy fizycznej, pani Ilono. To też nie jest tak. Natomiast popatrzmy, czy po 2 latach ma pani pracę biurową? Czy w perspektywie 2 lat? Tu na razie widzę panią w tej pracy fizycznej. Ma pani perspektywy, powiem pani szczerze. To jest okolica kwietnia. To będzie wiosna, powiem pani, ale to nie ta najbliższa, tylko podejrzewam, że kolejna pani Ilono. Tak, jest tutaj szansa, tylko że praca biurowa, ale w innej firmie mi się tutaj zaznacza i dlatego tak tutaj kładłem te karty. To nie będzie ta firma, w której pani będzie pracowała fizycznie. Po prostu pani dostanie namiary na inną firmę od kogoś właśnie z tej, w której pani będzie pracowała fizycznie. Rozumie pani? Natomiast szykuje się pani praca biurowa, taka praca bardziej statyczna. Tutaj czwórka mieczy mówi o takiej pracy bardziej spokojnej. Natomiast nie jest to praca pani Ilono po prostu w tamtym miejscu. To będzie inne miejsce. Natomiast ma pani perspektywy. Jak najbardziej tak. Pozdrawiam panią serdecznie, pani Ilono, i dziękuję za to pytanie. I mamy teraz panią Beatkę. Pani Beatka pyta, mówi nam, że jest numerologiczną 5. No to jak to się stało? Co ja policzyłem? Że 4? Nie, pani Beatko, co ja policzyłem? Pani Beatko. Dobrze, no to w takim razie okej, bo ja tutaj z klucza życia jeszcze popatrzę, pani Beato. Bo tutaj to jest też istotny aspekt, pani Beatko, żeby sprawdzać klucz życia, wie pani?
Tutaj ma pani 13 z klucza życia. No. Natomiast chciałam dopytać o tego starszego, którego mam wybrać. Jak go rozpoznać? Czy kiedyś wyjdę za mąż? Kiedy? Ha, pani Beatko, no wiadomo, że kiedyś pani wyjdzie za mąż. Zapytamy za chwilę z koła roku kiedy, ale najpierw dopytamy o tego starszego, którego ma pani wybrać. Jak pani Beata ma rozpoznać tego starszego mężczyznę? Dobrze, już patrzymy. Znaczy, będziecie pisać w niedługim czasie. Uważam, że jeszcze w sierpniu on panią zaczepi. Będzie to mężczyzna dosyć inteligentny. Będzie się wam naprawdę fajnie pisało. To nie będzie mężczyzna na zasadzie, nie wiem, czy chcesz się spotkać, pisze przez Samocha i RZ. Na przykład. Bo też takie historie znam ze swojego życia. Także to nie będzie tego typu mężczyzna. To będzie mężczyzna bardzo na poziomie, pani Beato. Mężczyzna taki naprawdę pozytywnie nastawiony do życia. Natomiast będzie to mężczyzna po związku z przeszłości. Będzie to rozwodnik, pani Beato. I to pani muszę z góry powiedzieć. Nie będzie miał dzieci. Nie będzie miał dzieci? Jeszcze dopytuję. Nie, dzieci nie widzę. Będzie samotny już w tej chwili. Także tutaj nie będzie wam dziecko stało na przeszkodzie, pani Beato. Natomiast no jak go pani ma rozpoznać? Tutaj karty jeszcze pokazują, że jest to mężczyzna taki raczej o ciemnym kolorze włosów, tak? No i więcej pani nie jestem w stanie o nim powiedzieć. Bardzo fajne też poczucie humoru, ale takie inteligentne. To jest taki nie żart na zasadzie jakieś prostackie opowiadanie kawałów pod tytułem a, nie będę już przytaczał wam przykładu, ale są takie suchary, tak zwane. Można opowiadać suchary w programach. Chociaż nie są takie złe, ale no, poziom jest niewysoki takich tego typu kawałów, tak? Także to nie jest taki mężczyzna. Natomiast jest to mężczyzna, który ma fajne poczucie humoru i naprawdę będzie pisał z panią. No albo w sierpniu, albo we wrześniu najpóźniej będzie ten kontakt. Będziecie się spotykać, pani Beatko. Tak go pani rozpozna. No nie jestem w stanie pani wywróżyć jego, nie wiem, koloru bluzki, tak? Na pierwszym spotkaniu, czy tam koloru marynarki. Bo nie mam takiej możliwości. Natomiast teraz tak. Czy kiedyś pani wyjdzie za mąż? I kiedy? Dobrze, zapytajmy kiedy w kole roku. Kiedy pani wyjdzie za mąż, pani Beatko? Kiedy pani wyjdzie za mąż? Pani Beatko, pani jest wygodnie wbrew pozorom w tym, że pani nie wyszła za mąż. Pani Beatko, to jest karta cesarzowej przy asie mieczy. Pani się nie tak źle z tym czuje, pani Beato. Tak w głębi duszy. Pani po prostu jest nie tak źle z tym poczuciem. Ale ma pani tu szczęście rodzinne. Jest tu szczęście rodzinne. Pani Beato, ja uważam, że to jest tak w perspektywie około 3 lat. Pani Beatko, kiedy pani faktycznie ma już szansę na taki zalegalizowany związek. Ale to jest jeszcze nie teraz, pani Beato. Jeszcze sprawdzę sobie tutaj pani rok osobisty. Pani Beatko, pani jest teraz w roku 9. To pani Beatko nic absolutnie nie robi już teraz do urodzin. Żadnych tam po prostu trwałych związków nie budować. Tu się pani spotykać może tak mniej zobowiązująco, tak, z tym mężczyzną starszym z tego portalu randkowego. Nie ma przeciwwskazań. Natomiast nie myśleć na razie o stabilizacji. Rok pierwszy numerologiczny, osobisty, rok drugi będą już bardziej korzystne. Natomiast to dopiero jest perspektywa przyszłego roku. Do 3 jest korzystniejszy okres, ale wejście w małżeństwo do 3 lat od teraz, pani Beato. Tak to widzę w kartach koła roku. Pozdrawiam ciepło, pani Beatko. I tutaj jeszcze przyszły SMS-y, więc oczywiście będziemy patrzeć i odpowiadać na te SMS-y, proszę państwa. Dzisiaj mnie tak czas bardzo nie ogranicza, aczkolwiek nie chcę też dużo przedłużyć tego programu, ponieważ jutro kolejne nasze spotkanie i kolejna okazja do tego, żeby pytania zadać. Także spokojnie, proszę państwa, nawet jeżeli dzisiaj ktoś z was nie zdąży, to jutro też dla was jestem i to jeszcze dłużej niż dziś. Natomiast teraz tak, wita mnie... Ale kto to wita? Kto mnie wita? Bo tutaj... Aha, pani Agnieszka mnie wita, bo mamy tak. Witam, Łukasz, Agnieszka. Spotkaliśmy się przypadkiem, tak jak pan mówił. Co będzie dalej? Co mam zrobić? Mam mu zaufać? Proszę bardzo, kolejna sprawdzona wróżba. Mówiłem, że spotkałem się przypadkiem, tak się stało. A przecież równie dobrze mogłem powiedzieć, że spotkają się, bo Łukasz wyśle do niej SMS-a, tak? A jednak widzicie państwo, że karty mówią prawdę i karty się naprawdę sprawdzają. Dobrze, spotkaliście się przypadkiem. Co będzie dalej? Co pani ma zrobić? Czy ma pani mu zaufać?
Co będzie dalej, pani Agnieszko? Już patrzę. Już patrzymy. Co będzie dalej? Pani Agnieszko, ja uważam, że tutaj już do jakiejś rozmowy doszło. On może się chcieć teraz do pani zbliżyć, no pani będzie miała trochę ograniczone zaufanie do niego, powiem pani szczerze. Natomiast cóż, natomiast zaufać mu po tym wszystkim mimo wszystko. Uważam, że po tym wszystkim mimo wszystko, ponieważ on się będzie teraz starał i będzie zabiegał. W karcie wyniku ja mam 10 denarów przy was. To jest bardzo pozytywna karta, jest karta zmartwychwstania. Będzie odrodzenie w tej relacji, pani Agnieszko. Będzie odrodzenie, będzie po tym przypadkowym spotkaniu, po tej rozmowie, jaka miała miejsce, teraz ciąg dalszy tej historii. Co pani ma zrobić? Zaufać, ale tutaj czekać na jego kroki, a ewentualnych jego kroków nie odrzucać, po prostu nie kierować się na zasadzie ja teraz jestem zamknięta, a taka niedostępna i nie do zdobycia. Raczej tutaj karty radzą, żeby pani była dostępna, żeby pani tutaj nie popadała w skrajności. Pozdrawiam serdecznie pani Agnieszko i dziękuję za to pytanie. I patrzymy, proszę państwa, na kolejnego SMS-a, anonimowo, bez imienia. No, rozumiem, że bez imienia, bo imię rzadkie, ale piękne. Proszę sprawdzić, jak się będę bawiła jako gość na weselu, czy nawiążę jakieś ciekawe znajomości. Dobrze. Jak się będę bawiła, pyta pani, jako gość na weselu i czy nawiążę pani jakieś ciekawe znajomości. Już patrzę. Proszę państwa, już się SMS-y kończą, nasz program też już pomalutku będzie dobiegał końca. Oczywiście ja odpowiem na te SMS-y, które przyszły, ale jeżeli ktoś z was jeszcze chce w dniu dzisiejszym ze mną porozmawiać, to można to uczynić. Czy to teraz, jak jestem w czasie programu, czy też również po programie. Również oczywiście czekam na wasze połączenia dzisiaj do późnych godzin. Natomiast tak, jak się pani będzie bawiła, strasznie chaotyczne to wesele. Nerwowo będzie w początku i tak, wie pani, w kratkę, powiem pani szczerze, pani moja droga. Taka zabawa w kratkę. Tam dopiero jak się troszeczkę ruszy sprawa, wie pani moja droga L, jak się tam ruszy sprawa, jak to na weselu, to się bardziej będzie lepsza atmosfera na tym weselu. Natomiast powiem pani tak. Czy wie pani co? No może pani jakieś tam znajomości zawrzeć, ale to będzie na zasadzie takiej krótkiej. Nie będzie to takie, wie pani, na krótkiej płaszczyźnie, rozumie pani, na krótkiej perspektywie. Na krótkiej płaszczyźnie, jak już się dzisiaj plączę. Na krótkiej perspektywie czasowej. To znaczy, że może być znajomość w czasie tego wesela, ale potem nie widzę, żeby ona się miała jakoś rozwijać bardzo intensywnie do przodu. Generalnie, jak się pani będzie bawiła? Będzie się pani bawiła dobrze, chociaż początek tego wesela będzie taki trochę nerwowy. Jakieś takie plotki, jakieś takie pani, taką atmosferę może wyczuć niezaciekawą na tym weselu. Takie jakieś szeptanie między tam paniami. Takie mi tu karty dosłownie pokazują, zwłaszcza tam z rodziny. Tej pani młodej, tak to karty zaznaczają. Natomiast generalnie no tutaj wydatek się pani szykuje na prezent i tutaj też karty pokazują, że pani o tym myśli. Niezła zabawa, ale tutaj na wielkie znajomości bym nie liczył, żeby takie, wie pani, znajomości, które mogłyby się przerodzić w przyjaźń. No nie chcę takiej bajki opowiadać, także no nie widzę tego i nie będę ściemniał. Pozdrawiam serdecznie. Patrzymy na przedostatniego SMS-a w dniu dzisiejszym, ponownie Kasia. Karty w maju wskazywały, że będą pozytywne zmiany dla nas. Czy może po spotkaniu coś się zmieni na możliwość odnowienia naszej znajomości pozytywnie? Czy po spotkaniu coś się zmieni? No wie pani co, karty nie są wyrocznią. Absolutnie nie są karty wyrocznią i jest szansa na zmianę. Aczkolwiek, tak jak pani mówi, coś się tam mogło u niego za tą granicą pojawić innego. Ale popatrzymy. Czy coś się zmieni? Czy będą pozytywne zmiany dla was? Wiem, że pani liczy, bo tu widzę w kartach, że pani czeka w ogóle na kontakt. Mamy kartę siódemki denarów. Tak, ja już tutaj widzę kartę, aż się zapatrzyłem. Dwójka kielichów, jak najbardziej. Jest szansa, że po rozmowie coś się zmieni. Aczkolwiek proszę jeszcze poczekać. Mamy kartę gwiazdy i kartę, która mówi o tym, że rozegra się to w perspektywie 3 miesięcy, pani moja droga Kasiu. W ciągu najbliższych 3 miesięcy mogą być te pozytywne zmiany. Na ten moment jeszcze troszeczkę cierpliwości, pani Kasiu, ja bym pani zalecał. I po tym pierwszym spotkaniu, po jego powrocie z zagranicy, też się proszę nie spodziewać, że od razu to pójdzie jakoś bardzo do przodu, ale generalnie znajomość nie jest przekreślona. Nie jest przekreślona ta znajomość, tak ogółem, bo faktycznie rozmowa może wiele dać.
w tej relacji. My jesteśmy kowalami naszego losu i czasami możemy to przeznaczenie oczywiście zmienić. To jest jak najbardziej ludzka sprawa. Dobrze, pani Małgosia teraz. Anonimowo, więc nic nie czytam, żadnej daty. Czy pozytywnie zakończą się obecne problemy z aktualnym mieszkaniem? Czy wreszcie uzyskam własne i kiedy? Dobrze, pani Gosiu, już patrzymy. Czy pozytywnie zakończą się obecne problemy z aktualnym mieszkaniem tej pani Gosi? I czy wreszcie uzyska pani własne oraz kiedy? Dobrze, pani Gosiu, już patrzymy. Czy pozytywnie zakończą się problemy z aktualnym mieszkaniem? Oj, powiem pani, dużo chaosu. Jest teraz taka karta zblokowania. Znaczy, powiem pani tak. Bo pani tu pyta, czy wreszcie uzyska pani własne. No, uzyska pani, ale do pół roku, pani Gosiu. No, będzie pozytywnie. Ja tutaj widzę, że będzie pozytywnie. Z aktualnym mieszkaniem, powiem pani, jest jeszcze teraz taka karta blokady i dwa najbliższe miesiące trudne. Jeszcze będą nerwy, pani Gosiu. Jeszcze tutaj te problemy będą takie, że nawet... No, nie chcę pani straszyć, ale może coś się tam jeszcze nawarstwić troszeczkę. No, także nie chcę też tutaj... No, niech się pani przygotuje po prostu na taką ewentualność, bo karty tutaj ostrzegają przed tym, że może być coś tam troszeczkę albo do zapłaty, albo coś takiego. No. Natomiast czy wreszcie pani uzyska własne? Uzyska pani własne, pani moja droga Gosiu, ale to jest tak perspektywa pół roku od teraz. Natomiast tak, proszę tutaj też się przyszykować na jakiegoś rodzaju wydatki z tym związane. Tutaj karty cały czas mówią o wydatkach. Te finanse, powiem pani Gosiu, trzeba będzie teraz mieć naprawdę na uwadze, bo te problemy mają w dużej mierze również podłoże finansowe, uważam. Także proszę teraz się pilnować, pani Gosiu, finansowo. Pozdrawiam panią ciepło i dziękuję. I ostatni SMS na dzisiaj, jeszcze sobie pozwolę, od pani Ilonki, bo pani Ilonka dzisiaj już wysłała 3 SMS-y. No to pani Ilono, jeszcze jedziemy z czwartym. Kiedy zamieszkamy razem i czy zalegalizujemy nasz związek? Ilona ze Sławkiem i pani Ilona pisze dzięki za wszystkie odpowiedzi. No to ja, pani Ilono, dzięki za wszystkie SMS-y przecież. Dobra, patrzymy. Kiedy Ilona zamieszka razem ze Sławkiem i czy zalegalizują związek, tak? Już patrzymy. Kiedy Ilona zamieszka razem ze Sławkiem i czy tych dwoje zalegalizuje związek? Pani Ilono, jejku, jejku, jejku. Pani Ilono, ja nie widzę tutaj w kartach zamieszkania na ten moment, ani na najbliższy rok. Widzę tutaj luźną relację. Trójka kielichów tutaj jest między innymi z takich bardziej pozytywnych kart, która raczej mówi o luźnym typie relacji. To nie jest relacja, która by na razie mówiła o takim faktycznie zbliżaniu się do siebie. Nawet jeśli byście mieli razem ze sobą zamieszkać, byłaby to perspektywa, powiem pani szczerze, no... Jest możliwe to, ale to jest tak w perspektywie bardziej na przyszły rok. Początek, pierwszy, drugi kwartał przyszłego roku, pani Ilono. Legalizacja związku w dużo dalszej perspektywie jest możliwa, aczkolwiek on jeszcze musi się jak gdyby do tego przekonać, pani Ilono. Nie do końca na ten moment on będzie tak de facto otwarty na legalizowanie związku. Relacja tak, i do relacji to on nie ma nic, żadnych zastrzeżeń, bo jest mu bardzo fajnie przy pani. Aczkolwiek na razie dla tej relacji wróżyłbym taki luźny, mniejszy niż bardziej poważny charakter, po prostu. Taka jest moja odpowiedź na to pytanie, pani Ilono. Natomiast no jest perspektywa dalsza na faktycznie, to jest perspektywa kilku lat, kiedy możecie zalegalizować związek, pani Ilono. Natomiast zamieszkanie, pierwszy, ewentualnie drugi kwartał przyszłego roku. Na ten rok bym się tego, pani Ilono, nie spodziewał. Jeszcze tutaj patrzę. No, tak będzie, pani Ilona, bo tej karty sprawdzające sobie pozwoliłem wspomóc się nimi. Dobrze, proszę państwa, przedłużyłem troszeczkę nasze spotkanie dzisiejsze, ponieważ była dłuższa przerwa z powodu tego telefonu w czasie przerwy. Dzisiaj program był mało interaktywny, proszę państwa, i to taki troszeczkę psztyczek w waszą stronę, żebyście może jutro no jakoś tak chętniej do mnie się odzywali, chętniej do mnie dzwonili. Wówczas ja też jestem bardziej taki doenergetyzowany tą waszą obecnością i bardziej taki dowartościowany, że jednak jesteście po tej drugiej stronie i że wolicie oglądać program Chrisa, niż się tam pocić na tym
na tym upale, tak? Mam nadzieję, że już teraz nie jest tak źle. Zaraz wyjdę ze studia, to zobaczę, jaka pogoda. Ale nie o pogodzie tutaj. Będziemy, proszę Państwa, teraz mówić o tym, że Was serdecznie zapraszam do tego, abyście oglądali mój jutrzejszy program. Jutro spotykam się z Wami o godzinie 16 i pozostanę z Wami do godziny 19.30. Natomiast w niedzielę wyjątkowa okazja, proszę Państwa, porada podwójna z Gabrielem Aleksandrem, znakomitym tarocistą, numerologiem, którego znacie oczywiście z portalu Wróżby Online. Okazja oczywiście na podwójną odpowiedź, podwójne spojrzenie, spojrzenie z moich i z jego kart, które te karty świetnie się nieraz potrafią uzupełniać. I co, proszę Państwa, i ten program startuje w niedzielę z kolei od 16 do 19. Już teraz możecie wysyłać do niego SMS-y z dopiskiem 2. Czyli jeżeli będzie dopisek 2, to wiadomo, że to jest SMS na poradę podwójną i te SMS-y możecie wysyłać zarówno do mnie, czyli SMS-y o treści WRO.839 pod numer 73868, jak i do Gabriela. I on ma, zdaje się, WRO.757 na numer 74550. Także czy wyślecie do niego, czy do mnie, nie ma znaczenia. Ważne, żeby był ten dopisek 2 i wówczas taki SMS będzie interpretowany podwójnie już w niedzielę od 16. SMS-y możecie nadsyłać już teraz. Ja w tej chwili Wam bardzo serdecznie dziękuję za ten udany program, udany, rozpoczęty maraton moich trzydniowych programów, tak? Mojego tutaj dłuższego pobytu z Wami na antenie portalu Wróżby Online. Cieszę się, że jesteście, cieszę się, że byliście i oczywiście zapraszam. Zapraszam już teraz do oglądania programu jutrzejszego. Za dzisiejszy wieczór serdecznie Wam dziękuję. Życzę Wam udanego wieczoru, spokojnej nocy i do zobaczenia jutro. Dziękuję Wam bardzo.